tym razem skorzystam z tego, że z racji pracy jestem w Interlaken. Interlaken jest to miejscowość nad jeziorem. Bardzo dużo bogatych Azjatów przyjeżdża tutaj po to, żeby sobie połazić po górkach, więc czemu miałbym nie nagrać też stąd czegoś? Niektórzy płacą nawet więcej niż za Malediwy, także naprawdę jest tutaj drogo, jeśli chodzi o turystykę. No a ja pracuję tutaj aktualnie przez kilka tygodni na szpitalu, a że mam przerwę godziną w południe, więc czemu czegoś nie nagrać? No to idziemy nad rzekę. Widok na góry Jungfrau też jest naprawdę wysoko. No i już jest śnieg. Cały czas jest śnieg. A tu mamy szpital. No i jesteśmy nad Arą. Rzeka oddziela się przed miastem i przepływa przez Interlaken kilkoma korytami. Ogólnie Interlaken ma 5,5 tysiąca mieszkańców. Po drugiej stronie apartamentowce. Naprawdę dużo się tu buduje. A jest końcówka października i mamy prawie 20 stopni, więc super. Codziennie koło 12 czeka mnie zawsze marsz około kilometra do lokalnego kopa albo do Migro. Także tak właściwie to żaden konkretny film, tylko po prostu codzienny spacer do pojedzenia, więc... No i przejdę jeszcze przez Tamę. Bardzo fajne miejsce, blisko nowiwskich osiedli, a z tyłu oczywiście góry. To mi zaraz przerwy braknie, także muszę się streszczać. Do Migro mam jeszcze kawałek, ale widoki są konkretne naprawdę. A jeszcze kawałek. A tu jest miejsce, gdzie można sobie polatać na paralotni. Na samym szczycie góry, ośrodek. Tu nowe osiedle. Słońce konkretnie daje. No, ceny mieszkań. Ceny wynajmu, a nie są tanie, od 1500 do 2200-300 franków. Niby dużo, ale jeśli chodzi o pracę, którą trzeba wykonać na te pieniądze, to w porządku. Trafiłem akurat na statek, oczywiście pełny Azjatów, bo kogo? Ale już bliżej centrum, bardziej zwarta zabudowa, dworzec. Okazuje się, że można palić i fajnie na środku ulicy i nikomu to nie przeszkadza. No i chyba dzisiaj spróbuję kolejnego kebaba, tym razem zadycha. Sprawdzimy, jak to smakuje. Tym razem się postarali.
konkret za 10 franków. No i jeszcze do kopa, trzeba wstąpić. No ciekawe, czy u nas przeszłoby, żeby chłopak 16-letni sprzedawał kebaby w budzie ojca. No i teraz do kopa. No widoki są bardzo, bardzo ładne. Ale widać pierwszych paralotniarzy. Tu jest jedno z najfajniejszych miejsc. Można sobie zrobić przerwę. Tu mamy sklep, Coop, do którego najczęściej chodzę. A tutaj naprawdę widoki są. Oczywiście kanał. Mamy też łódkę. No i wszędzie góry. Właśnie złamałem podstawową zasadę robienia zakupów w Szwajcarii. Czyli wziąłem do koszyka coś, co nie wiedziałem, ile kosztuje. No to teraz powrót do szpitala. Ale rzadko zdarzają się w Szwajcarii opuszczone budynki, no ale nawet w tak turystycznym miejscu jak to kamienica i to trzypiętrowo. No to z powrotem do szpitala. Pogoda jest coraz lepsza. No, jacuzzi sobie montuję z Kubany. Coraz ich więcej. No i tutaj, zaraz koło szpitala, widok na Alpy, na Jungfrau. Coś wspaniałego. No a szpital niewielki, jak na 6-tysięczną miejscowość. To malutki. Tu jest właśnie główny budynek. I ciągnie się w tamtą stronę. Kilka budynków. Tutaj jest już... Tu jest izba przyjęć z tyłu. A tu pod spodem parking podziemny dla całego szpitala. I jeszcze raz z góry. No i budynki szpitala. Tu musi mieć ktoś super widok. No, są i domy na samym szczycie, więc... No, widok musi być naprawdę świetny. No to pora wracać do pracy. Jeszcze 4 godziny. No, parking przed szpitalem. Tu jest główny budynek. Dostawy. No, szpital jak nawet na polskie realia. Bardzo malutki.